W dzisiejszym filmie na serwerze Anarchia SMP wydarzyła się niezbyt ciekawa rzecz. Na moim live'ie wydarzyło się właśnie to, dlatego musiałem się jak najszybciej zemścić. Dobra widzowie, muszę nakopać sobie jakieś diamenty, no jak widzicie ten. Oj mało. Arbuzik. Polecasz kopać na 11? No w sumie 11 ja zawsze kopałem na 11, więc się wkopię. Więc w sumie dobry pomysł. Kopiemy się na 11, nakopiemy diamenty i pójdziemy do netheru. Może kop żelazo przyda ci się? No w sumie mogę nakopać żelaza, bo i tak będę po drodze. Zrobisz sobie golemy i będziesz miał armię golemów. Armia golemów? W sumie Marcinek, dobry pomysł to jest. Zrobię jakąś armię golemów i strapujemy kogoś tutaj, może z Anarchii, zobaczymy, albo na innym serwerze, może się uda. O kurde, kill-off mi się skończył. A Bartek akurat napisał, że mam kill-off zniszczony, żebym się wrócił. Dianowie, ty to widać, że tutaj uważnie oglądasz live'ika. Fajnie, gratulacje. Więc ja się cofam do bazy. Zrobimy sobie jakiś kill-off kamienny, bo już nie mam diamentów. I ten. Albo wiecie co, widzowie? Ja spadam na chwilę, na nie wiem, 2-3 minutki. Przyniosę sobie tylko coś do picia. I zaraz się widzimy, widzowie. Więc nawet nie wychodźcie z live'a, bo za dwie, max 3 minuty będę, więc no ja idę ze dwóch. No, tego typu. Gdy nie było mnie przy komputerze, Dexy postanowił wykorzystać sytuację oraz po cichu skradając się zbliżył się do mojego domku. Następnie podkopał mnie do obsydianowej dziury. Ja nie mając kill-offa, nie miałem jak z niej wyjść. Dobra, jak widzicie, mam już wodę, widzowie, przyniosłem sobie. Czemu? Co jest? Czemu jest taki spam na tym, na live'ie? Dexy. Czemu jest spam na live'ie, Dexy? Halo, widzę, o co chodzi? Dexy cię uwięził? Naprawdę? Jeszcze kill-offa nie mam. Ja nie mogę, widzowie. Macie pomysł, jakby tutaj, nie wiem, wyjść stąd? Marcin. Musisz zginąć? Ale no, naprawdę, ja mam 4 serduszka, jak zginę, będę miał 3. Nie ma jakiegoś innego wyjścia, nie ma żaden widz jakiegoś pomysłu. Możesz kopać łapką, ale myślisz, że mi się chce kopać łapką aż tyle? Dobra, no to co? Muszę zginąć. Nie mogłem darować mu tego, co zrobił. Musiałem natychmiast się zemścić. Pierwsze, co musiałem zrobić, to zdobyć kilka totemów oraz Bad Omen, aby mieć promocję u villagerów. Okej, znalazłem tutaj właśnie na samej górze parę fajnych itemków, więc sobie je zbiorę. Kusza też mi się może przydać. I szukam tego właśnie Bad Omena. Mam jedno żelazo, więc sobie uleczę trochę tego golema, bo mi tutaj bardzo pomaga. Ciężko byłoby w sumie tak bez niego tutaj. 5, ja stąd uciekam. Tak szczerze, to troszkę się boję najazdu. Ja chciałem najazd tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć promocję u villagerów. No ale cóż, muszę sobie dać jakoś radę. Udało mi się znaleźć wioskę, jak widzicie jest raid Band Omen 5. Mam nadzieję, że tutaj nie zginę. Okej, pierwszy tutaj, no pierwsza część rajdu za nami. Dobrze, udało mi się drugą część. Udało mi się ukryć przed tym tutaj dzikiem, że tak powiem, w zagrodzie tutaj dla świnek. W sumie to był dobry pomysł. Udało się ukończyć. Mam Hero Village 5 i no niestety emeraldów to ja zbyt dużo nie mam, więc nie mam co robić nawet w tej wiosce. I plan jest taki, że po prostu na replay modzie znaleźć wioskę, pod którą jest spawner zombie i zrobić zombie trapa. Więc no ta wioska od tego się nie nadaje. Po zdobyciu efektu bohatera wioski wyruszyłem w ich poszukiwaniach. Znalazłem pierwszą wioskę, lecz nie nadawała się ona, ponieważ nie miała spawneru pod sobą. Po chwili biegania znalazłem kolejną wioskę, lecz ona również się nie nadawała. Aż w końcu za trzecim razem udało się. Wioska posiadała spawner oraz gdy rozejrzałem się troszkę jeszcze, zauważyłem coś podejrzanego w domku. Postanowiłem to sprawdzić. Jak widzicie, sam zauważyłem, że na replay modzie, że jest tutaj jakiś spawner. Tak więc, i co jeszcze, na co jeszcze zwróciłem uwagę,
to że któryś z tych domków jest taki dziwny i ma jakiś ukrytych villagerów. To jest chyba nawet ten, bo on właśnie miał takie bloki. Pod łóżkami znajdowała się dźwignia. Gdy ją kliknąłem, otworzyło się wejście, a na samym dole znajdowały się trzech villagerów. Oho, tutaj była wajcha. O, i właśnie o tym mówiłem. Zobaczmy to i jak... U, fajnie, fajnie. Jacy to są villagerzy? OMG. No to fajnie. Okazało się, że ktoś je tutaj uwięził. Byli oni praktycznie całkiem rozwinięci oraz sprzedawali znaczniki. Natychmiast zabrałem się za kupowanie. Podczas kupowania od nich znaczników okazało się, że mam zbyt mało emeraldów. Postanowiłem coś z tym zrobić. Ja już jestem i udało mi się niestety zdobyć tylko 23 znaczniki, więc jest to bardzo mało. Owner zombie właśnie jest gdzieś pode mną, sprawdzając właśnie na replay modzie. Więc ja już się kopię i będę musiał udać się do netheru. Szybko je zabiję. Name tag. W sumie nic więcej ciekawego, więc ja się chowam. Robię portal do netheru. Widzimy się zaraz. Stworzyłem portal, wchodzę w niego i zobaczymy, na jakim biomie się zrespię. Znalazłem właśnie to, czego szukałem i uciekam z powrotem do portalu, bo jest tutaj dosyć dużo gastów, a z nimi nie chcę na razie walczyć. Dobra, mam już wykopaną dziurę. Tutaj mam ten soul sand. Teraz wystarczy tylko brać wodę i wylewać ją kratka po kratce. Dobra, zrobiłem tyle. Myślę, że wystarczy. Działa, nie chcę tam wskakiwać, bo będę musiał wykopywać się gdzieś w ścianę. Jeszcze muszę zrobić 4 tabliczki i będę mógł przechodzić za zbieranie nametagów. Aby respienie zombiaków było automatyczne, musiałem przenieść na dół villagera. Jego zadaniem będzie prowokowanie zombiaków. Jest jeden duży problem. Mam bardzo mało życia i chyba zginę. No właśnie. Na szczęście mam tutaj waypointa, raczej no w łóżku ustawionego home'a, ale zostały mi tylko 2 serduszka, więc no jest lipa. Wszystko już było prawie gotowe. Zombiaki wpadały do wody. Woda teleportowała je do góry, a na górze nadawałem znaczniki. Lecz ich troszkę zabrakło i wtedy musiałem coś wymyśleć. W poszukiwaniach emeraldów wyruszyłem do paru domków youtuberów. Zajrzałem do wielkanocnej głowy, lecz znalazłem tam bardzo niewiele emeraldów. Byłem również na wyspie Petera, lecz tam znalazłem również niewiele. Wszystkie emeraldy, jakie zdobyłem, to było tylko 86. Więc jest to nadal zbyt mało, aby zrespić 500 zombiaków. Po oddaleniu się gracza od zombiaka, który nie jest nazwany, on znika. Natomiast gdy zombie jest nazwany, nie znika. Tak więc można się na spokojnie od niego oddalić. Do głowy przyszedł mi natomiast jeden pewien plan. Gdy ktoś oddala się od zombiaków, one znikają. Ale co jeśli, by ktoś obok nich ciągle stał? W tym przypadku postanowiłem strajdować się z Sagim. W zamian za to, że będzie on tam awczył, podaruję mu serduszko. Dexy przyleciał na wyznaczone kordy elytrą. Zatrzymał się przede mną oraz zaczął coś pisać. To, co napisał, brzmiało tak. Zginiesz, popatrz się w prawo. Gdy popatrzyłem się na prawo, ujrzałem Flameusza. Zacząłem przed nimi uciekać. Miałem perełkę, tak więc ją cyknąłem. Oni nie odpuszczali, gonili mnie. Na szczęście byłem obok trapa. Uderzyli go, wpadli do zombiaków. Była tam ich masa. Nie mogli nic zrobić. Tak więc ja postanowiłem ich zabudować. Wtedy byłem już niemalże pewny, że zginęli. Lecz gdy budowałem, niechcący puściłem shifta. Co skończyło się właśnie... Wszystkie moje starania poszły na marne. Po tym jak zginąłem, zostało mi tylko jedno serduszko. Tak więc moja szansa na przeżycie była naprawdę bardzo mała. Tak właśnie zginęli, ja też. Zostało mi jedno serce. Więc Sagiemu jednak go nie oddam, muszę go oszukać. Wyszło to trochę nie po mojej myśli. Możecie napisać XD w komentarzu, przypnę wam serduszko. Tyle czasu poświęcone. Jakieś 20 godzin tutaj robienia tego wszystkiego, zdobywania przedmiotów, zombiaki transportować i takie rzeczy. Nie mogę. Do następnego.